Jeden czyta książki, a drugi coś sobie zrobił. Dzięki. No ale wiesz, ja pamiętam, że to taki czas, że ludzie ze wsi kończyli szkołę albo godziny albo pracy, gdzieś pod PKS i czekali na autobus w taki sposób. No potem przyjeżdżał i wsiadali, nie? Nic nie robili, nie? No, pieniędzy nie mieli na piwo. To, tak? Nie wydam. Chyba. No czekaj, to weźmiemy z moimi, no. Spokojnie. Ja będę musiał chyba zakwitować, w sensie, że mi się gotówka kończy, ja się źle czuję. Ja mam nie mam gotówki, rozumiesz. Dobra, mam. Zrobimy tak, mam 30. No. Cześć, zobaczymy ile moje wyjdzie. I właśnie najwyżej się, no, że tak powiem, uzupełnimy tą piątkę. I jeszcze mam prezent. A to zaraz, czekaj. Ale zima mojego wydawnictwa. Teraz wiecie, że byłem tapetowaniem. Bo zamienimy w tapetę. 200 egzemplarzy. O, proszę. To jest niezłe, bo to jest. To jest niezłe, bo to jest. Bibuła PZP-owska. No tak, właśnie to jest dziwne, że no. Piszą, wiesz, o Chile, a widzę, że to jest bezdebitowe wydanie. Ile Konrad kasę zarobiłeś? No tak trzeba żyć. Nie, no super. No, co powiesz na 85 tam zrobić? Ale można, a, tak, 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 to można? Blikiem na telefon? Tak, nie ma. Albo bez tego. Ja i tak wiesz. No dobra. Jestem ci w pracy, to się doliczę na tym. 60, 80. No, polecam. Tutaj będzie też kawa i inne rzeczy. To teraz to na pewno. No. Jakby tej kawy nie było. Dzięki. Powodzenia. Narka. To co, załka? Doniczkę wystawiłeś jako popielniczka, tak? Nie chciałem tam książki włożyć. Ja chcę sprzedać jako doniczkę, ale no tak, spoko. A ty widziałeś ten, tą babkownicę, czy jak to zwać? Tą metalową? No. Znaczy ja się chyba jadę po śmietnikach przejechać, ale się trochę boję, bo się zaczęło dziać, nie? Co? O, tylko mam krótko spodnie. Nie, ale 30, 35 zapłaciłem, ale 5 to
Ty, ale ty, tych nie fotografowaliśmy. No musi być, bo to musi być Bobby z ręki. No ja kilka, na przykład teraz przed tym tuszem przed tym.